Chciałbyś cofnąć czas? Nie. Niczego nie żałujesz, co ostatnio się wydarzyło z twoim udziałem, czy z twojego powodu? Znaczy, chodzi o co dokładnie? No na przykład pierwsza okazja, chodzi o historię z Alain Pardieu. Znaczy, zdaję sobie sprawę, że zachowanie, które było po meczu, było złe. Bo tak nie powinienem się zachowywać. No, ale na moje usprawiedliwienie, no, ta frustracja wyniku i uważam, że grałem dosyć dobry mecz, więc nie powinienem być zmieniony, stąd właśnie spowodowane było to zachowanie, no, ale tak jak wcześniej powiedziałem, nie powinno tak to wyglądać, stąd kilka dni po tym zdarzeniu przeprosiłem trenera i cały sztab szkoleniowy. A to, że w ostatnim meczu nie zagrałeś, było jakimś efektem tamtych zdarzeń? Czy... Ciężko mi powiedzieć, czy to było spowodowane tym, czy nie. No to w takim razie, czy gdybyś mógł, to cofnąć czas mniej więcej tak nieco ponad pół roku wstecz, czyli na przykład do momentu, w którym przenosiłeś się z Paryża do West Bromu? Ciężko tak mówić. Na pewno ten sezon jest dosyć ciężki, patrząc na nasze wyniki, ale odbieram to jako nowe doświadczenie. Będę walczył do końca sezonu, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki, jak najlepiej się pokazać i jak najlepiej, żeby przygotować się do mundialu. To czego może nauczyć walka o utrzymanie? Ja już grałem wcześniej utrzymanie w Rennes, więc mam te doświadczenie. Na pewno celem numer jeden było odpowiednie przygotowanie się do mundialu. Po ciężkim sezonie w PSG, powrotu do odpowiedniej formy, potrzebowałem na to trochę czasu, ale już jest wszystko dobrze pod tym względem. No ale w takiej atmosferze można spokojnie przygotowywać się do mundialu, kiedy no, jest raczej dosyć nerwowo. Jest. Zostało jeszcze półtora miesiąca do zakończenia sezonu i chcę przede wszystkim skupić się, żeby jak najlepiej wykorzystać ten czas w piłce nożnej. Choć nasza sytuacja jest dosyć krytyczna, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe i będziemy walczyć do ostatniej kolejki, żeby zdobywać punkty i zobaczymy na koniec sezonu. W ogóle brałeś pod uwagę, że to może się w ten sposób potoczyć? Jak przychodziłeś, to wydawało się, że jest spokojnie. Wydaje mi się, że nie. Nikt po podpisaniu kontraktu z nowym zespołem nie zastanawia się nad tym, że może spaść się z ligi, choć no, jest to możliwe. I patrząc na to, na naszą pozycję, bardzo, bardzo możliwe. Ale ja... Chciałem właśnie kompletnie zapomnieć o poprzednim sezonie w PSG, odbudować formę, no, zobaczyć nową ligę. Trochę z deszczu pod rynnę wpadłeś. Tak, ale najważniejsze jest to, że systematycznie gram, że mogę przygotować się odpowiednio na Mistrzostwa Świata, mimo tej dosyć skomplikowanej atmosfery. A to, że w twoim CV tam obok na przykład wpisu za wygranie Ligi Europy pojawi się ewentualny spadek z Premier League, jakoś ci doskwiera? Znaczy na pewno to boli, to jest frustrujące, ale to jest piłka nożna, są zwycięstwa, są porażki, trzeba to zaakceptować i dążyć do przodu, trenować, pracować i się rozwijać piłkarsko. To biorąc pod uwagę ten moment sezonu, przygotowań, sytuację kadrową w reprezentacji Polski, no i tego rywala, czego możemy się spodziewać po tym piątkowym meczu? Przede wszystkim zwycięstwa, mimo że jest to mecz sparingowy, chcemy wygrać. Na pewno będziemy pracować nad nowym systemem właśnie w tym meczu. Jest wielu zawodników, którzy będą chcieli się pokazać, więc na pewno trener będzie miał okazję dać im szansę. Jest to, można powiedzieć, ostatni okres do można powiedzieć, w pewien sposób jakichś prób nowych, jeśli chodzi o ustawienie, ale również o personalia.